Otóż jest to, kiedyś było to uważane za moralne postępowanie. W krajach socjalistycznych jest to uważane za niemoralne. Jest to uważane za niemoralne. Mrówka miała obowiązek to zrobić, utrzymać konika, w ogóle sama wyjść na mróz, a konika wpuścić do siebie, niech zeżre jej wszystko. Tak to właśnie jest w socjalizmie. Otóż nie, my chcemy wrócić do normalności. Chcemy wrócić normalność, czyli przywrócić zasadę, chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa naszej cywilizacji. Bo tam jeszcze raz ją złamiemy, to za chwilę będą nam zabraniali soli, cukru, wszystkiego. Państwo tutaj stoją, część państwa ma dzieci. I wam się wydaje, że są wasze dzieci. Państwo się głęboko mylicie. To nie są wasze dzieci. O tym, czego się te dzieci uczą w szkole, decyduje właściciel tych dzieci, czyli państwo. O tym, kiedy szczepić i jak szczepić, decyduje właściciel tych dzieci, czyli państwo. Program szkolny dla swoich dzieci układa państwo. Państwo mówi, wszystkie dzieci są nasze, czyli w praktyce ich. Prawda? To już nie są nasze, moje dzieci, tylko one są nasze. One są nasze. I proszę państwa, nie możemy już o niczym decydować, jeśli chodzi o nasze dzieci. W Ameryce zdarzył się przypadek w pozornie konserwatywnym stanie Utah, rządzony przez Mormonów. Tam się wypadek skandaliczny zupełnie, gdzie było dziecko chore na białaczkę. Jakiś rodzaj białaczki. No i tam chemioterapia, włosy wyłażą, nieprzyjemne tego. No i część lekarzy mówiła, że już wystarczy kuracji, część mówiła, że trzeba jeszcze kontynuować. Wśród tych, którzy byli za kontynuacją, był lekarz prowadzący. Ale on ma interes, nie? Bo on z tego ma pieniądze. Rodzice po wysłaniu rad jednych i drugich lekarzy postanowili dziecko zabrać ze szpitala i zabrali. Ścigano ich za kidnapping. Co to znaczy? Jeżeli można rodziców ścigać za kidnapping, to znaczy, że oni bezczelnie ukradli państwowe dziecko. Nie można dziecku nawet klapsa dać, bo państwo uszkadzają własność państwową. Po prostu i zwyczajnie. Dziecko jest wasze tylko w jednym momencie. Kiedy zbije szybę, to wtedy to jest wasze dziecko i trzeba za nie zapłacić. We wszystkich innych przypadkach to dziecko jest upaństwowione i nie macie państwo nic do gadania. To minister edukacji, który nie zna naszego dziecka, układa program szkolny nawet dla szkół prywatnych. Programy są zatwierdzane przez ministerstwo, bo ten ktoś lepiej wie. Dlaczego on lepiej wie? Ja mówię krótko i brutalnie. Jeżeli ktoś czuje się uprawniony do decydowania o moim dziecku, bo uważa, że on bardziej kocha moje dziecko niż ja, to ktoś, kto kocha moje dziecko bardziej niż ja, nazywa się pedofil i ja nie pozwolę, żeby jacyś pedofile zajmowali się moimi dziećmi. Ani wnukami w tej chwili, bo to jest bardziej tutaj adekwatne. To rodzice mają decydować. Rodzice mają decydować o tym, czego się uczą ich dzieci w szkołach. I wtedy nie będzie problemu, czy w szkole ma być religia, czy nie, bo w jednej szkole będzie religia, w drugiej nie będzie. Każdy sobie pośle dziecko do takiej szkoły, do jakiej chce. I państwa to nie będzie interesowało, bo jak my będziemy rządzili, to będzie państwa sprawa, wasze dzieci. Bo są wasze dzieci, a nie nasze. I ja się nie będę, to są wasze dzieci. To są wasze dzieci. I wy za nie powinniście odpowiadać. Ja nie mogę przyjąć wiadomości, że jak się dowiedziałem pół roku temu, że rodzice hiszpańscy do tego stopnia sprzeli, że wyrażają wdzięczność rządowi, że rząd zajmie się problemem otyłości ich dzieci. Rozumiecie państwo? Dziecko jest otyłe, no to państwowe dziecko, więc niech rząd się coś z tym robi, prawda? Rodzice się już nie czują odpowiedzialni tutaj za dzieci zupełnie. To rząd ma robić. Otóż nie. Według koncepcji nowej prawicy, czyli normalnej prawicy, to rodzice i tylko rodzice odpowiadają za swoje dziecko. Rodzice decydują, w jakim wieku dziecko idzie do szkoły, czy idzie do szkoły, do jakiej szkoły, jaki jest program tej szkoły. I jak ktoś chce posłać dziecko do szkoły, gdzie nie ma w ogóle matematyki, to jest jego dziecko i ma do tego prawo. A może to jest genialny rysownik i matematyka mu do nich cholery nie jest potrzebna, prawda? Po co? Albo odwrotnie, ktoś posłał dziecko do szkoły, gdzie jest dużo matematyki, a nie ma w ogóle rysunku, bo nie ma talentu i po co dzieciak ma się męczyć. To mają być decyzje rodziców, bo rodzice znają swoje dzieci. A nie, żeby programy szkolne układał kto inny. Tak, żyjemy, socjalizm jest ustrój niewolniczy. Rzeczywiście w społeczeństwie niewolniczym jest słusznie przyjęte, że właściciel niewolnika decyduje o tym, czego się uczy jego dziecko niewolnika. To przecież w normalnym społeczeństwie dziecko pracuje na swojego ojca. Na starość go utrzymywało, a więc to ojciec musiał decydować o tym, czego się uczy to dziecko. Dzisiaj dziecko pracuje na państwo, więc to państwo, właściciel niewolników, decyduje o tym i mówi niewolnikowi,
ty niewolniku, twoje dziecko będzie się uczyło tego, czego ja chcę, bo to dziecko będzie na mnie pracować. Na nas, na państwu, a nie na ciebie. I to właśnie jest dowód, że to jest ustrój niewolniczy. Jeżeli musimy się w samochodzie zapiąć pasem, to tak, właściwie niewolnika ma prawo powiedzieć niewolnikowi, niewolniku, zapinaj się pasem, bo ja za ciebie zapłaciłem i nie chcę stracić swoich pieniędzy. Nie? I to jest właśnie ustrój niewolniczy. Proszę państwa, niedaleko stąd jest Września. Przyjeżdżałem nie przez Września, ale koło Wrześni. Lat temu 110 był słynny protest dzieci wrześnieńskich. Rząd pruski chciał zrobić jedną drobną zmianę w programie szkolnym. Wprowadzić, że nauka religii miała być po niemiecku. I był protest, strajk szkolny. Dzisiaj jaki tam język? Mogą nakazać tam naukę po wietnamsku i nikt im nic nie zrobi, albo po arabsku czy po chińsku. Prawda? Dzisiaj mogą zmienić całkowicie program szkolny. Mogą wprowadzić naukę homoseksualizmu praktycznego, prawda? Albo odwrotnie. Dzisiaj oni mogą robić z naszymi dziećmi, co oni chcą. My, nowa prawica, do tego nie chcemy dopuścić. I jedyne wyjście to jest pozwolić rodzicom decydować o dzieci. Tak, niektórzy rodzice będą podejmowali złe decyzje. Trudno, ale z tego powodu nie można dobrym rodzicom uniemożliwiać rozsądnych działań w stosunku do własnych dzieci. Tylko dlatego, że są źli rodzice. Po prostu i zwyczajnie. Oczywiście są źli kierowcy samochodów, ale mimo to nie kasujemy ruchu samochodowego, mimo że jest 5000 wypadków śmiertelnych rocznie, prawda? Nie kasujemy. I nie wolno z tego powodu, że jest 5000 złych rodziców, to jest to niekoniecznie kończy śmiercią dziecka, z tego powodu 5 milionom rodziców odbierać prawo do decydowania o ich dzieciach. Jeszcze raz, żeby dokończyć tę agitkę, powtarzam. Trzeba przywrócić zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fit injuria. To jest żelazna reguła prawicy traktowania człowieka jako dojrzałego obywatela. Dzisiaj mamy państwo opiekuńcze, państwo niańka, które traktuje nas jak małe dzieci, które traktuje nas jak zwierzęta, jak bydlęta, bo krowę bierze się na sznurek, żeby nie wlazła w szkodę, człowieka bierze się na pas w jego własnym samochodzie, żeby sobie krzywdy nie zrobił. Tak się traktuje człowieka jak krowę, czy jak małe dziecko. A my traktujemy człowieka jak dorosłego. Popatrzcie państwo, to już ostatnia sprawa. Jaka jest potworna różnica między lewicą a prawicą. Lewica uważa wszystkich za idiotów, którzy sami się nie ubezpieczą, nie wiedzą, czy palić marihuanę, czy nie, nie wiedzą, jakie lekarstwo kupić w aptece, bo nawet jak chcę kupić lekarstwo, które już mam, to muszę iść do lekarza po nową receptę, nie? Nie można mi sprzedać, bo ja jestem idiota i chcę pognąć te lekarze w całości, prawda, i się otruć. Tak, jak kompletnego idiotę, który nie wie, do jakiej szkoły dziecko posłać, prawda? Tak to jak debila. Ale lewica tego samego człowieka, który uważa za debila w sprawach prywatnych, uważa za geniusza w polityce. On w głosowaniu wybierze najlepszego premiera, najlepszego ministra. W referendum zdecyduje, czy wstąpić do Unii Europejskiej, czy w referendum zdecyduje, czy weto Senatu ma być obalone 2/3, czy 3/4 głosów. Ten człowiek jest geniuszem. My, prawica, rozumiemy odwrotnie. Każdy jest kompetentny w swojej sprawie i pozwolimy mu decydować o swoich sprawach, natomiast nie pozwolimy decydować o innych sprawach. Nie mogę ja z panem decydować o pana sprawach. Pan może jest gorszym decydentem, ale to są pana sprawy i pan tutaj się tutaj do tego przyłoży. A my to panu, wie pan, damy dobrą radę, tak jak w słynnym dowcipie o tym rabinie, do którego przychodzi Jankowicz i mówi Meir Jankowicz i mówi: Rebe, mam problem, kury mi zdychają. A jaką wodę im dajesz, mówi rabin? No, z kranu, a nie, dawaj im źródlaną. Jankowicz przychodzi za 2 dni, mówi: Rebe, znów mi 2 kury zdechły. A czym ty je karmisz? No, pośladem. Dawaj im pszenicę. Jankowicz przychodzi za 2 dni i mówi: Rebe, znów 3 kury zdechły. Rabin pomyślał: słuchaj, no, ja mam jeszcze dużo dobrych rad, ale czy ty masz jeszcze kury? Otóż my nie będziemy państwu udzielać dobrych rad. Zakładamy, że państwo sami sobie będziecie udzielać dobrych rad, a w razie czego pójdziecie do eksperta. Dziękuję za uwagę. Szanowni Poznańczycy, dziękujemy panu prezesowi za tak emocjonalne wystąpienie. Zresztą ja poznałem prezesa 30 lat temu, 3 dni przed stanem wojennym.
I nagle na Politechnikę Poznańską przyjeżdża człowiek, który mówi to, co ja myślę, o kapitalizmie. I chciałbym Państwu zwrócić uwagę na ten bazar, który stoi za Wami. Jest to miejsce nasze chlubu, to jest chluba Wielkopolski, bazar poznański. Tu wszystko się zaczęło tak ileś tysięcy lat temu, kiedy zakładaliśmy państwo polskie. Tak tutaj zaczęła się nasza Polska, bo powstanie wielkopolskie właśnie z tego spokoju Paderewski dał sygnał do powstania wielkopolskiego. I myśmy odnieśli sukces i militarny, i gospodarczy. Ale militarny mogliśmy tylko osiągnąć tylko dzięki temu, że mieliśmy sukces gospodarczy. Hipolit Cegielski, Mielżyński. Zobaczcie Państwo, jaka hipokryzja. Hipolit Cegielski państwowy zatrudnia 700 osób. A kiedy w 1936 roku również był kryzys, trzech inżynierów, doktor Adam Kręgleski plus dwóch wspólników, którym dano im w prywatne ręce, Hipolit Cegielski się rozkręcił, rozwinął się i zatrudniał nawet w czasach komuny 15 tysięcy osób. Dziś to, co tutaj był przed chwilą prezes, zarząd państwowy, zarząd socjalistyczny powoduje, że fabryka jest w ruinie, w kompletnej ruinie. Chluba nas Poznania. I jako poznańczyk z trzeciego pokolenia kupców poznańskich do Was wszystkich apeluję. Poznań zawsze był tym, który promieniował na cały świat, znaczy na całą Polskę. Myśmy zawsze byli wzorem właśnie tej przedsiębiorczości, gospodarczości. I dlatego trzeba wreszcie skończyć z tym socjalizmem, bo ten socjalizm nas bankrutuje. Ja tylko mogę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Tutaj prezes wspomniał o Balcerowiczu, o profesorze Balcerowiczu. Kiedy profesor Balcerowicz w 90 roku cofnął podatek obrotowy, dla handlu poznańskiego zaczęły się złote żniwa. To jako kupiec Wam mówię. 2 lata złotych żniw. Czego nie dotknęły, zamieniało się w złoto. Czyli zasada. Maksymalny obrót, minimalny zysk. Zobaczcie, co się dzieje. Mija 20 lat. Śródmieście Poznania, Święty Marcin, Plac Wolności. Wszystkie najbardziej atrakcyjne lokale handlowe. Puste. Puste są. To jest, do tego prowadzi socjalizm, że zabraknie wreszcie i piasku na pustyni, jak żeśmy się śmiali za komuny, popijając wódkę. Jeżeli chodzi o sprawę szkół, Szanowni Państwo, prezes zapomniał powiedzieć jednej rzeczy, bo to są Twoje słowa, Januszu, że jezuici mówili, dajcie nam 5-letnie dzieci, to my ich odpowiednio zindoktrynujemy. Będą nasze. I tak jest dzisiaj w socjalizmie. Są nasze. To nie są dzieci nas, ojców. Ja 20 lat miałem prywatną szkołę tu w Poznaniu, szanowni Państwo. I rodzice decydowali, jaki będzie program w tej szkole. A mimo to mieliśmy duże naciski z ministerstwa, musimy się wpisywać w programy. Dzisiaj co chwilę zmieniamy książki. Dlaczego zmieniamy podręczniki co chwilę? Program jest jeden. Program jest jeden. Tak jak nas uczono. Dlaczego to zmieniać? Dlaczego to zmieniać? To wszystko jest to samo. Tylko po prostu jest w Polsce korupcja. I jeden ma pomysł na jakiś podręcznik i to finansuje przez swoich lobbystów. Bo do tego tak tylko można w socjalizmie. I tak to jest, szanowni Państwo. Zobaczcie, co się dzieje. To jeszcze prezes. Mówiłeś o obrotowym, który był koszmarnym podatkiem. Otóż istnieje takie ugrupowanie Prawica Rzeczpospolitej, to się też nazywa prawicą, więc stanowi dla nas coś na kształt konkurencji, niewielkiej, ale zawsze. Ale zawsze. I tam z nimi jest również taka rozumowa gałąź UPR-u. No i dowiedziałem się, że pan Marek Jurek powiedział, że zlikwiduje podatek dochodowy. No to mówię, dobrze, nasi koledzy, byli koledzy z UPR-u, tak są. Ja czytam dokładniej, a on chce zlikwidować dochodowy, ale to miejsce wprowadzić co? Obrotowy. No to wracamy do czasów sprzed Wilczka, nie? Szanowni Państwo, przyjrzyjcie się jednej rzeczy. Występują w naszej telewizji różni ekonomiści. Teoretyzują. Oboje rodzice skończyli Akademię Handlową, to znaczy Uniwersytet Ekonomiczny. Oboje, u profesora Taylora. I dziwna jest rzecz, że oni wszyscy nam mówią, jak my mamy wydawać nasze pieniądze. Oni tym sterują. Tylko żaden z tych wielkich ekonomistów nie spróbował zainwestować własnego majątku w jakiekolwiek przedsięwzięcie. W jakiekolwiek przedsięwzięcie. Nie chciał. Bał się tego ryzyka. Bał się tego ryzyka. I szanowni, jest jedna sprawa. Podniesiono podatek VAT z 22 na 23%. Protestujemy co miesiąc przeciwko temu. Nowa prawica protestuje w Poznaniu, robi pikiety 23 każdego miesiąca przeciwko temu, tej podwyżce.
1% wzrostu podatku VAT spowodował tą drożyznę, którą dzisiaj państwo płacicie w sklepie.